Cześć. W tym filmie dowiecie się, jak zmienić wielkość klawiatury w telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. Jeżeli uważacie, że wasza klawiatura w waszym telefonie jest za mała bądź też za duża w stosunku do waszych oczekiwań, możecie ją w dowolnym momencie zmniejszyć bądź też zwiększyć. W tym celu musimy wywołać taką klawiaturę na telefonie. Na przykład klikając w aplikację SMS-y, następnie klikamy w lewym górnym rogu naszej klawiatury mamy takiego plusa. Jak widzicie, pojawiła mi się nowa belka, nowy pasek nad klawiaturą z ikonami. Teraz wśród tych ikon klikamy na ikonę koła zębatego i tutaj pojawiła mi się lista z zakładkami. Na tej liście klikamy w zakładkę rozmiar. No, i teraz po prostu mogę zmniejszyć bądź też zwiększyć klawiaturę w zależności do moich preferencji. Załóżmy, że to klawiaturę teraz zmniejszę. No, następnie, jak już ustawimy odpowiedni rozmiar, klikamy OK. No i nasza klawiatura w telefonie została zmieniona, więc w ten sposób możesz szybko zmienić rozmiar swojej klawiatury w telefonie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!